Cześć. Dostaliśmy do przetestowania obudowę na iPhone'a. Dokładnie to jest model dla iPhone'ów 4 i 4S przeznaczony. Jest to obudowa o wiele znaczącej nazwie Life Proof, czyli ma zapewnić odporność na życie i życiowe przygody dla naszych iPhone'ów. Wydaje się, że ta nazwa bardzo dobrze pasuje do tej obudowy, bo jedną z jej cech jest bryzgoszczelność, pewna wodoodporność do 2 metrów, czyli to, co się czasem jednak zdarza, jeżeli iPhone wpadnie nam do umywalki, tudzież do ubikacji, zdołamy go wyłowić, to w tej obudowie nic mu się nie stanie, po prostu wilgoć się nie przedostanie do środka. Teraz sprawdźmy, dzięki czemu obudowa LifeProof dla iPhone'ów 4, 4S. Są też oczywiście modele przeznaczone dla iPhone'ów 5, ale ten konkretny egzemplarz jest dla czwórek. Dzięki czemu ta obudowa zapewnia właśnie takie bezpieczeństwo dla naszego iPhone'a. Obudowa, żeby ją otworzyć, potem zamknąć, należy zacząć od blokady, od uszczelki złącza, czyli też potem po włożeniu iPhone'a możemy go normalnie podpinać zwykłym kablem. Wystarczy odpiąć zatyczkę, widać, że to są uszczelki. Jak zapniemy, jest to ponownie szczelne. Ale teraz, żeby go otworzyć, właśnie trzeba odpiąć tę zatyczkę. Tutaj jest specjalne miejsce, żeby zacząć otwierać tył obudowy. Jak widać, jest uszczelka. Tutaj są wszędzie szybki z dobrego, ponoć hartowanego tworzywa czy szkła. Tak, widać to ładnie. Też ciekawostka, że obudowy mają numery seryjne. To w takich akcesoriach się dość rzadko zdarza. Na tym zbliżeniu widać, jak skonstruowane są zabezpieczenia otworów w iPhone'ie. Tutaj widać uszczelkę dookoła górnego mikrofonu w iPhone'ie. Tu jest uszczelka gniazda słuchawkowego. Tutaj też widać uszczelkę dookoła wyjścia przy czujniku zbliżeniowym i czujniku jasności. To jest membrana zabezpieczająca głośnik. Podobnie tutaj widać uszczelki zabezpieczające dolny głośnik i mikrofony i mikrofon. Tutaj mamy klawisze. Tu proszę zwrócić uwagę na ten kawałek plastiku. Jest to sprytne rozwiązanie. To jest przełącznik wyciszenia. Pasuje i zarówno do iPhone'a 4, jak i 4S, które właśnie różnią się tym, że jest ciut przesunięty w tych dwóch modelach. Z tej strony mamy po prostu gumowy guziczek. Tutaj jest w niego wsadzona kawałek takiej plastikowego adapterka, który przynosi jakby ruchy tamtego gumowego guzika na przełącznik w iPhone'ie. Jakbyście zobaczyli, że w obudowie lata właśnie po taki kawałek plastiku, to znaczy, że trzeba go umieścić w to miejsce. Czasem podczas transportu obudów potrafi on wypaść. Właśnie w moim egzemplarzu tak było, że coś takiego plastikowego latało i chwilę mi zajęło, zanim się zorientowałem, że to jest element, który powinien trafić w to miejsce. Teraz sprawdzimy, jak jest z tą wodoodpornością, bryzgoszczelnością. Zrobię test, ale bez iPhone'a w środku. Czy to wytrzyma zanurzenie? No już dłuższą chwilę jest zanurzony w wodzie. Nic nie widać, żeby się działo z tą obudową. Czyli takie wpadnięcie do kałuży, tudzież do błota, czy do umywalki. Albo co, no niestety się czasem zdarza, aczkolwiek się ludzie tym nie chwalą. W
wpadnięcie iPhone'a do ubikacji, powinien spokojnie w takiej obudowie wytrzymać. No, raczej się dla, nie jest to sprzęt dla nurków, do nurkowania głębinowego, ale właśnie takie życiowe, jak sama nazwa obudowy, life proof, życiowe przypadki, przed życiowymi właśnie takimi przypadłościami powinna nas ochronić. Przed zaczęciem użytkowania tej obudowy dobrze jest zapoznać się z instrukcjami wideo, które znajdują się na stronie producenta. Jest o tym wyraźna wzmianka w ostrzeżeniu. Tu jest podany adres internetowy, pod który trzeba zajrzeć, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozpocząć użytkowanie. Producent zaleca wykonanie testu wodnego, mniej więcej tak, jak myśmy to zrobili wcześniej, chociaż zalecają na umieszczenie w wodzie na godzinę pustej obudowy. Teraz spróbujemy włożyć do tej obudowy naszego iPhone'a. Bardzo ważne, o czym producent przestrzega, jest zachowanie czystości. Musimy idealnie wyczyścić iPhone'a, a przedtem, jeżeli mieliśmy folię na ekranie, należy się jej pozbyć. Folia po prostu będzie nam zbędna i tylko może pogorszyć kontakt i komfort użytkowania, a sama obudowa przecież zabezpiecza nam iPhone'a. Dokładnie cały ekran, lepiej na pewno niż ta folia. Bardzo ważne, aby zachować, dokładnie wyczyścić iPhone'a z każdej strony i tak samo wyczyścić obudowę. Tak, dlatego też producent tej obudowy dodaje taką fajną ściereczkę do zestawu. Podczas czyszczenia należy szczególną uwagę zwrócić właśnie na miejsca, gdzie kamera, na szkiełka dla kamery zalecają właśnie dokładne ich, zwłaszcza od środka, gdzie potem już nie będziemy mieli dostępu, dokładne wyczyszczenie. Tak samo należy zwrócić uwagę na te miejsca w iPhone'ie, żeby potem niepotrzebnie otwierać, bez potrzeby nie otwierać obudowy. Tu mamy dwie kamery też. Należy to wszystko bardzo ładnie odpylić. Też trzeba sprawdzić ułożenie uszczelki na ten żółty element, czy dokładnie pasuje, czy nie ma jakichś przybrudzeń. Gdy już mamy bardzo dobrze wyczyszczonego iPhone'a i obudowę i skontrolowaliśmy stan uszczelek, możemy włożyć iPhone'a do obudowy. Wkładamy go, najpierw po prostu musimy go umieścić ostrożnie w obudowie. Dobrze, oczywiście jest wykręcić najpierw jednak zabezpieczenie. Ono przeszkadza przy włożeniu. Wkładamy go tą stroną, żeby nam weszła przełącznik od wyciszania, żeby zaskoczył. Dokładnie dopychamy go. Gdy już jest umieszczony w środku, możemy jeszcze przetrzeć mu tył obudowy do oczy obudowy iPhone'a i założyć tył obudowy etui. Należy zacząć od góry. Delikatnie z dwóch stron zaciskając, przesunąć się ku dołowi, sprawdzić, czy wszystko jest idealnie dopięte. Tutaj na końcu zatrzasnąć tył obudowy. Nie należy zapomnieć o zatyczce słuchawkowej. Oczywiście możemy, jak będziemy słuchać muzyki, możemy od razu zainstalować, wkręcić przedłużacz do słuchawek. Tak, teraz możemy i mieć zabezpieczonego szczelnie iPhone'a. Jednocześnie możemy sobie słuchać muzyki, podpinając tutaj nasze słuchawki. Wszystkie funkcje są obsługiwane, czyli mikrofon i sterowanie dalej działa.
Po umieszczeniu iPhone'a w obudowie sprawdzimy, czy wszystkie jego funkcje działają poprawnie. Też sprawdźmy, czy na pewno jest wsadzona zaślepka, czy jest dokładnie zamknięty tutaj w tym miejscu, gdzie jest złącze zasilania. Zresztą pokażę przy okazji, jaki jest dostęp do niego. Normalnie możemy włożyć tutaj kabelek i synchronizować, tudzież ładować. Zamykamy, już powinno być szczelne. Zresztą jest, bo to sprawdziliśmy. Teraz tak, czy wszystko działa? Działa na ekran idealnie. Aparat, jak widać, też w nim działa. Przez szybkę tą zabezpieczającą aparat wszystko ładnie widać. Sprawdźmy guziki. Głośność w jedną, w drugą stronę. Teraz przełącznik wyciszenia. Jak widać, działa idealnie. Śmiesznie, że jakby jego funkcja się zamieniła, bo kierunek działania, bo on działa na zasadzie dźwigni. W dół normalnie przełączamy na wibrowanie, a w tym przypadku przechylając go w dół włączamy sygnały dźwiękowe, a do góry włączamy wibrowanie, znaczy wyłączamy dzwonek. Teraz sprawdzimy, czy słychać normalnie w tej obudowie muzykę, bo głośniki też są przecież zabezpieczone. Jak słychać, gra normalnie, kto wie nawet, czy nie lepiej basy słychać w tej obudowie. Idealnie reaguje na ekran. Oczywiście, jak będziemy używać dwóch guzików, to znaczy dwóch palców, na pewno też tak. Dobra, teraz możemy powiedzieć już z pełną odpowiedzialnością, że iPhone został zabezpieczony na przed życiem, czyli przed przypadkami, które mogą nas spotkać w codziennym życiu, typu upadek, uderzenie, zanurzenie w wodzie, czy właśnie nawet nadaje się teraz do drobnego nurkowania. Powinien wytrzymać zanurzenie w wodzie do głębokości 2 metrów. Tak podaje producent.